Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 1940-1945. A o północy w barakach strach ślepia wyczeszcza z każdego kąta, w krąg zakamarków ciemnych się pląta, koszmarnym cieniem jawi się w snach. A o północy w barakach strach. Deszcz jego ślady łzami znaczy, drogę oświetla blask księżyca, wicher mu wyje pieśń rozpaczy, w oddali stoi szubienica. Na szubienicy krwawy łach, a o północy w barakach strach. Dobry wieczór Państwu. Witamy na kolejnej edycji Nocy Muzeów na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Obóz koncentracyjny Gross Rosen był zakładany od sierpnia 1940 roku. Pierwszy transport więźniów przywieziono tu już właśnie 2 sierpnia tegoż roku i była to grupa 100 mężczyzn, 98 Polaków, 2 Niemców i przystąpiono do budowy tego obozu. Dlaczego właśnie w tym miejscu pobudowano obóz Gross Rosen? Otóż SS po penetracji terenu uznało, że ten kamieniołom, w którym pracowali więźniowie, był najbardziej właściwym. Dlaczego? Dlatego, że była bliskość stacji kolejowej, niskie koszty transportu, dobra jakość skały, a poza tym był wydolny ekonomicznie. Przy wjeździe do obozu Tereski Fundamentów takie kanały rewizyjne to jest pozostałość po garażach, gdyż na wyposażeniu, po warsztatach samochodowych, gdyż na wyposażeniu obozu były samochody ciężarowe, samochody osobowe, motocykle. Po przeciwnej stronie resztka fundamentu po wartowni głównej. Właśnie ta brama główna z tym perfidnym napisem Arbeit macht frei była granicą pomiędzy częścią SS-mańską a częścią więźniarską. Obecnie znajdujemy się na terenie kamieniołomu, w którym pracowali, cierpieli i ginęli więźniowie. I ten właśnie kamieniołom, on był przyczyną utworzenia tutaj obozu Gross Rosen. Dzień pracy więźnia w kamieniołomach był długi, był ciężki. Praca zaczynała się o godzinie około 6 rano, gdzie musieli być już na stanowiskach i trwała do godziny 18, latem przy dobrej pogodzie do 20. Była tylko jednogodzinna przerwa na obiad, gdzie więźniowie w grupach, w komandach musieli dojść do swoich baraków, zjeść miskę tej wodnistej, śmierdzącej brukwianki. Znajdujemy się teraz wewnątrz zrekonstruowanego baraku dużego. Barak duży, jak wspominałem, dzielony był murowaną ścianą na 2 połowy.
To jest segment, powiedzmy, A, przeciwległy segment, lustrzane odbicie, segment B. Wyposażenie każdego baraku było takie samo i składało się z trzypiętrowych zazwyczaj łóżek, tak zwanych pryczy, szaf, stołów, ławek, taboretów. I to, drodzy Państwo, było wszystko. Prycze w barakach stały po dwie w jednym rzędzie i pomiędzy tymi pryczami zawsze był korytarzek komunikacyjny szerokości 70-80 cm. Na każdej pryczy standardowo spało do 6 osób. Więźniowie nie spali na żadnych materacach, a na siennikach wypchanych często sianem, słomą, papierami, szmatami. Do przykrycia mieli tylko koc. W okresie zimy jeden koc przypadał dla każdego więźnia. W pozostałych porach roku jeden koc był dla dwóch więźniów. Obecnie znajdujemy się wewnątrz pomieszczenia byłej tkalni, gdzie pracowało komando Weberaj, czyli ci więźniowie, którzy byli bardzo wycieńczeni, osłabieni, którzy pracowali na dwie 12-godzinne zmiany, dzień i noc, reperując zepsute obuwie więźniarskie, szyjąc torby dla armii niemieckiej, wykonując uprząż konno, czy też liny spadochronowe. I właśnie tutaj mamy zorganizowaną wystawę artefaktów, rzeczy znalezionych na terenie byłego obozu podczas prowadzenia prac archeologicznych. I jednym z takich właśnie artefaktów jest oryginalny stempel, gumowy stempel strażnika krematoryjnego, który niejako może być dowodem prokuratorskim, że takie rzeczy jak kremacje odbywały się na terenie Gross-Rosen. Tak wyglądało wnętrze kuchni więźniarskiej, która została pobudowana razem z placem apelowym na przełomie 1943-1944 roku. Wcześniej kuchnia obozowa mieściła się w bloku numer 1, ale że więźniów przybywało, obóz się rozrastał, była potrzeba wybudowania większego obiektu, podobnie placu apelowego, który wcześniej znajdował się tam, gdzie stał barak komanda Wetterstelle. Każdy więzień, jak wyliczyli dietetycy, otrzymywał w granicach 500-700 kilokalorii. Jest to porównywalne energetycznie do dobrego pączka czy małej tabliczki czekolady. Dlatego też dorośli mężczyźni, którzy byli tu przywożeni w sile wieku, ważący tyle, ile dorosły człowiek waży,
po krótkim czasie, 2, 3, 4 miesiącach, ich waga, ich masa ciała spada do 30 do 40 kg. Na terenie Gross Rosen nie było komór gazowych. Tu obowiązywała ta hitlerowska idea Vernichtung durch die Arbeit, wykończenia ludzi ciężką pracą, szykanami. Dlatego też śmiertelność w Gross Rosen była bardzo wysoka. Śniadanie składało się najczęściej z kubka wodnistej, zbożowej kawy, czasami posłodzonej melasą. Obiad to miska tej brukwianki. Kolacja to zazwyczaj ćwiartka chleba gliniastego w granicach 150-200 gramów. Czasami namiastka margaryny czy też jakiegoś drzemu, powidła. I to było całe wyżywienie. Dziękujemy Państwu za poświęcony nam czas i zapraszamy do osobistego odwiedzenia muzeum, gdyż dzisiaj przedstawiliśmy tylko namiastkę tej tragicznej historii obozu Gross Rosen.